zarządu województwa podlaskiego na czele z marszałkiem województwa, a także w imieniu naszego regionalnego parlamentu, czyli sejmiku województwa, dostaliśmy oficjalne zaproszenie. Mam zaszczyt reprezentować te gremia na dzisiejszej pięknej uroczystości. Szanowni Państwo, parę tygodni temu Pani Profesor, a później Pan Dyrektor zadzwonili do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i chcieli się umówić z jakąś delegacją młodzieży po to, żeby zaprosić mnie na tą uroczystość. I ja mówię, ależ absolutnie, nigdy takiej formy. Proszę nie przyjeżdżać. Dla mnie jest to, proszę Państwa, i pewnie dla wszystkich Państwa tutaj siedzących, ogromny honor uczestniczyć w tak pięknym święcie, święcie naszej szkoły. Bo to jest moja szkoła, proszę Państwa, ja tutaj się uczyłem, tutaj się uczył zresztą mój ojciec, tutaj się uczą moje dzieci, uczyły się moje dzieci, może w ten sposób. I proszę Państwa, jesteśmy do tej szkoły przywiązani, tą szkołę kochamy, ona jest piękna i kolorowa i zawsze tak będzie. Ona była piękna i kolorowa również w tych siermiężnych latach komunizmu, gdzie wszystko było szare, a tutaj było naprawdę pięknie, cudownie. Proszę Państwa, pamiętajcie te wspaniałe otrzęsiny, te dni kultury uczniowskiej, które tutaj zawsze były organizowane. Proszę Państwa, każdemu z nas ta szkoła się z czymś kojarzy, z jakimiś wydarzeniami, sobie je wspominamy w głowie. Ja też mam ich kilka, chociażby, proszę Państwa, ta pani woźna, ta mała taka, która była. O, właśnie, proszę. To była osoba, która jak miała humor, proszę Państwa, to można było ją do duszy przyłożyć, ale jak tego humoru nie miała, to już nie chcę nic mówić dalej, co to się działo. Proszę Państwa, pamiętam zawsze siedzący przede mną pan dyrektor Zdanowicz, niesamowity, w ogóle się nic nie zmienił, kompletnie się nic nie zmienił. Niesamowita dyscyplina, pamiętam, naprawdę, właśnie się do tego Zdanowicza. Jacy byliśmy szczęśliwi, że z tym matematyki nie mieliśmy. Mieliśmy z panem profesorem Ładą, był troszeczkę bardziej liberalny niż szczęśliwy. Proszę Państwa, ja zazwyczaj nie mam tremy, mówiąc do takiego gremium, ale jak widzę swoich nauczycieli przed sobą, proszę Państwa, to naprawdę coś się głębiej gotuje. Chociażby pani profesor Danielska. Gdzie? Ile ja razy musiałem poprawiać te dwóje z polskiego, Boże drogi, już nie chcę nawet wracać do tych, ja mam jeszcze zeszyty z tych lat, gdzie aż czerwono jest, proszę Państwa. Także to są takie wspaniałe wspomnienia, chociażby, proszę Państwa, nie wiem, czy pamiętacie, był gabinet dentystyczny w szkole. I zawsze jak uciekaliśmy z lekcji, to się chowaliśmy tam na dole i te brzęczenie tego aparatu, który tam brował zęby, prawda? I naprawdę to są takie fajne wydarzenia. Albo stan wojenny, proszę Państwa, dwa tygodnie po przerwie wróciliśmy tutaj wszyscy i takich dwóch żołnierzy przekonywało nas do słuszności wywodu generała przed dwóch tygodni. Pamiętam też, to był taki horror psychiczny w tym momencie. Ale tak jak mówię, no, kochamy szkołę, jest to dla nas zawsze kolorowa, zawsze piękna, zawsze będziemy do niej wracać i zawsze będziemy ją wspierać. To samo, proszę Państwa, czyli samorząd województwa podlaskiego, tutaj nie chcę się wychodzić w tej chwili, ale wiele bardzo cennych przedsięwzięć na rzecz naszej szkoły, żeby żyła, funkcjonowała, była coraz piękniejsza, żeby zawsze miała pieniądze. Dziękuję serdecznie. Z okazji jubileuszu 400-lecia szkoły w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wszechstronnej i starannej edukacji dzieci i młodzieży w województwie podlaskim z wyrażami najwyższego szacunku Zarząd Województwa Podlaskiego.